Witam was wszystkich, moi kochani widzowie, z tej strony Mr. Zupałkę. Witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w New Pokémon Snap, gdzie w ostatnim odcinku nie za bardzo wiedzieliśmy, co robić. Teraz też nie za bardzo wiem. Próbowałem sobie w necie znaleźć, co mniej więcej trzeba zrobić w tym momencie gry, co jesteśmy, tak żeby sobie za bardzo nie spoilerować. I wydaje mi się, że musimy odblokować Iluminkę w tym miejscu. Więc wchodzimy i rozglądamy się za czymś świecącym. Z tego, co widziałem, że coś świecącego może być w miejscu, gdzie spotykamy Wailmera, który się wydziera. Więc będziemy on the lookout. Plus wpadamy do dosyć fajnego poziomu. Więc nie narzekam. Okej, bo ten Pelipper jakieś fajne rzeczy robił. Czy on zjadł tego Pokemona tam, czy nie? Uuu, jaki derp! Cześć. Fineon. Przydałoby się w końcu jakieś dobre zdjęcie twoje. Dobra. Co? Dzień dobry. Czy wcześniej ciebie tu widzieliśmy w tym miejscu, czy nie? A co to za jaskinia? Okej, trochę nie ogarniam. Czy ja już jakieś nowe rzeczy widzę? Czy my tutaj byliśmy na drugim poziomie? Wydaje mi się, że byliśmy. Pobudka. Cześć. No. Tańczymy sobie. Bo jesteśmy przyjaciółmi, podwodnymi przyjaciółmi. Dobra, on the lookout. Szukamy świecących rzeczy. Widzę tylko lufliska. No, w sumie spoko zdjęcie. Elo. Kradli. Kur. Dobra. My zaraz tego Wailmera będziemy widzieć. Lumino. I tam jest! Crystal Bloom. Tylko że on chyba nie świeci. Cześć. Dokąd płyniesz? Dokąd zmierzasz? Dobra, jest Wailmer. Nic tutaj ciekawego nie widzę jeszcze. Gdzie tam ten gdzie tam ta rybka nam odpłynęła? Czy tu coś jest? Czy to jest jakaś jaskinia? Nic. Tu coś może? No jest tu trochę różny jakiś jaskiń. Cześć! Czy ten Frillish się świeci? Cześć! No dobra. Wydaje mi się, że on się świecił. Nie wiem czemu. Ale jeżeli nie chodziło o niego, to przynajmniej z nowego Pokemona znaleźli. Dobra, ostatnio jak oni się też tak napierdzielali, to wcale nie zaliczyło nam jako nowy rodzaj z pozy. Z jakiegoś powodu. Obrywaj. Kurde, ale mogliby dać więcej niż jeden dżingiel do tego fletu, czy co to jest? Siema. Derpie. Ech.
Dobra, trochę mantinów złapali. Siema lub disk. Widzę krystal Bluma, który też nie świeci. Cześć. Nie, wy na skaner. A czemu się nie świecisz? Czy wcześniej świeciliście? No, jest. Jest! Świeci się jak czerwone na przejściu. Dobra, to jest koniec poziomu. Czy coś jeszcze? Coś ukrytego na końcu? Nie wiem, może chodziło o tego Filisza. Miejmy nadzieję, że to o to chodziło. No witamy z powrotem, panie psorze. Czy będziesz dla mnie miły, czy będziesz dla mnie łaskawy, o to się okaże. Nadal nie mamy Pelipera dwugwiazdkowego. Spróbujmy z tym zdjęciem. Finona, jak zwykle nic ładnego nie mamy. To może być ładne zdjęcie Magikarpa. No i znowu tak. Tylko jednogwiazdkowe klawicery. I dwugwiazdkowy. To jest spoko. Love disk! Lumineon. Jednogwiazdkowego Lumineona nie mamy. Spróbujmy z tym. Czemu nie mam dwugwiazdkowego Tentacruela? Trzeba go rzucić tym jabłuszkiem. Mantiny! Spróbujmy z tym. Panie, albo pani, albo po prostu osobo Freelish. Zapraszamy do kolekcji. No i mamy pana Crystal Bluma, którego mogę dać do oceny? Czyli on się świeci, czy nie świeci? Nie wiem, nie rozumiem. Come on, Mr. Psor. Ech. Rekord na Fineonie. Magikarp, oczywiście, że wymieniamy na diament. Ponieważ zasługujemy na diamenty. Kupa. Złoto, okej. No, okej. Okej. Freelish! Dzień dobry. A new addition to our collection. Okej, czyli świeci się. Dobra, czyli odblokujemy nowe kulki, którymi będziemy mogli naparzać w Pokémony. 16 tysięcy. Crystal Bloom Pink, widzicie? Widzicie, udało się. By the way, now that you got that Crystal Bloom info, I've got something to report. Tak jak zwykle. Profesor ma coś nam do zaraportowania. Dobra, czy my zrobiliśmy jakieś dobre zdjęcie dzisiaj? Pod wodą, w ten Boży dzień. Ten Cruel może mi się podobać? Zapiszmy. Dziękuję. I nic więcej, nic ciekawego nie było. Więc wracamy tu kampus. Panie psorze, zapraszam do wyjaśnień. Zapraszam do wyjaśnień tego, co masz mi do opowiedzenia. Tu i teraz.
Siema, Audino. W końcu wytworzyłem Milomino Orby, które będziesz mógł użyć na Maricopia Islands. Myślę, że byłoby warto, jakbyś znowu wybrał się na plażę i na rafę koralową. Okej. Okay. Wieliniki, tak co mi powiedziałeś. Szalony! Ale idziemy! Idziemy! Te nadwodne poziomy to moje ulubione, więc jak najbardziej się cieszę, że możemy tu więcej czasu spędzić. Tak w ogóle to gram w Pokémony, będąc ubrany w Pokémony. To znaczy mam koszulkę w Pikachu i mam wytytułowanego Venonata na mojej lewej ręce. Jestem Pokémonowym świrem. Hello. No dobra. Ale to co? Panie profesorze, ty byś chciał, żebym teraz kogoś rozświetlił? Coś rozświetlił? Co my próbujemy tu wykonać teraz, panie profesorze? Okej, nadal ich nie mogę obudzić. A z kim ty walczysz? Siema. Czy wy lubicie być świecące? Powiedziałbym, że lubicie. Siema, Pikachu. Pika. Dobra, jakieś zdjęcie Pika zrobiliśmy. Widzę cię, Wingull. Okej, no, rozświetliliśmy Krystal Bluma. No, super, że coś się chowa w trawie. Widzę was, Bellosomy. Możecie wyjść. Idą. Dzień dobry. Ile na was czekać można? Dobra. Zadowolone? Szczęśliwe? Najedzone? Cool. Siema. Dzięki, że mnie przepuszczasz w końcu, panie Derp. Jakieś zdjęcie Wingulowi zrobiliśmy. Jakieś. O, to wy! Czy my to coś blisko was? Cześć! One mi machają! Faktycznie! W końcu jakiś Pokémon, który inaczej się zachowuje, kiedy oberwie tym Illumina. Co? Zmieniamy? Tor? Zmieniamy! A wy co tu robicie? Okej, okay. Machamp ma gdzieś moje zaloty. Cześć. Ty też masz gdzieś moje zaloty. Znowu skan? No, może i coś się tu chowa, ale co ja mogę z tym zrobić? A. Dobra. Czy wy coś tu robiliście teraz? Prawie trafił. Trafił. Ale nadal nic z tego. Te egzekutory nadal mają mi gdzieś. Nie wiem, jak je obudzić. Siema. Bardzo płasko wyglądasz dzisiaj. Czy to jakaś nowa dieta?
Cześć Pikachu. Coś... Dobra. Mamy Raichu. Siu! Stanfisk znowu. Cześć! Wcinaj! Gdzie się to jabłko podziało? Coś jeszcze? Nie wiem, czy coś ciekawego zrobiliśmy. Tego Hippioko Mokioko zrobiliśmy dosyć fajne zdjęcie, bo z bliska i w jakiejś nowej porze to myślę, że na plus. Ale nie odkryliśmy niczego jakiegoś groundbreaking. Executor. Weźmy to zdjęcie, takie z bliska, jest takie bardzo candid. Dwugwiazdkowy Bellosom. Cool, nie mamy go w kolekcji. Dwugwiazdkowy Pikachu, jak obrywa. Jednogwiazdkowy Raichu, nie mamy takiego. Wingull, czemu nie? Stanfisk w nowej jednogwiazdkowej porze. Octillery. Maybe Baby. Machamp, nie no, kupa zdjęcia, ale niech już będą. Pyokyo Myoko. Okej, czyli nie mamy go w nowej pozie i to najwidoczniej jest jednogwiazdkowa poza, tak? Jak on to wyciąga... A, idźcie na drzewo. Dawaj, panie psarze. Dupa. Okej. Trochę lepiej nam poszło to zdjęcie, tak? Lepiej. Lekko, bo lekko. Ale lepiej. Tu gorzej, no. Bitch, snap. Diament. Okej. Tego się nie spodziewałem. No, trzeci poziom? Pysz! Ale dupa! 100 złotych zdjęć, fantastyczny achievement, fantastyczny! Czy mamy coś, co chcemy zapisać sobie do albumu? Nie, nie czuję tych zdjęć. Return to campus. Okej, czyli nic nie odblokowaliśmy. To zajrzyjmy do... na Rafę. Jak widać, w tym odcinku przejdziemy wszystkie wodne poziomy. Rafa dzień. Więc jest do odblokowania Rafa noc gdzieś. Zobaczymy, czy się uda. Dobra. Sharpedo na start. Wingull? Gdzie mi tam Wingula zarejestrowało? Okej, widzę tutaj szkółka Fineonów. No, dupa. Squirtle? Czy my widzieliśmy wcześniej Squirtle? Nie! Jest to nowość dla nas. Ile niuszki... Jeden się obudził. Co to robisz? Dokąd zmierzasz?
Czy trafię kogoś? Okej, trafił. What? Dobra. Cześć! O. Na co reagujesz? Mogę cię trafić? Okej, dobra. Kolejny! Nic? Zastanawiałem, czy może uda się sprowokować, żeby... Coś jest w środku Whirlpoola? Poza... Czy coś jest poza Magikarpiem w środku? Nie wiem. Na razie same Magikarpie widzę tylko. Okej, ale ten Magikarp coraz wyżej wyskakiwał. Dobra, wydaje mi się, że tam coś jeszcze może jest do zrobienia. Cześć! Hello! Ktoś mi tu drogę zablokował. Czemu mi się wydaje, że jakieś nowe rzeczy się dzieją? I drugi! Nie no, serio, nowe rzeczy jakieś się dzieją. Mantiny. Bo wcześniej nie widzieliśmy dwóch Wailordów. Więc to jest innowacja. What? Najedzony, szczęśliwy? Jezu, ile bym teraz dał, żeby być nad morzem? Cool. Szczerze, myślę, że ciekawe zdjęcie Wailorda złapali. Siema. Ej! Wailord za nami płynie? Trochę podpłynął. To na pewno. Trafiony! Ale jakoś nieszczególnie zareagował na to, że się świeci. Co my tu mamy? Wingull. Trzeba w końcu mu dobre zdjęcie zrobić. A... Nie zdążyłem zmienić trasy, fuck. Hello? A, widzieliśmy tego Pokemona, ale tak bardzo z oddali wcześniej. Co wy robicie tej korsoli? O, mną się zajmijcie. O, biedna korsola. Kurde, chciałem Pokemona, co jest w dziobie, sfotografować. O, koniec! Dobra. Sharpedo, bez nowości. Wingull! Jednogwiazdkowy Wingull. A nóż Janusz to zdjęcie. Szkółka Fineonowa, może. Squirtle! Proszę, trzygwiazdkowy. Corsola, dzień dobry. Wailord. Czterogwiazdkowy, obrócony. Tornado. Hello!
Pelipper. Dwugwiazdkowego Pelippera nie mieli. Mantiny. Jeden albo trzy. Ale to zdjęcie jest dobre. Dobra, niech tak zostanie. Come on, panie psorze. Co masz mi do powiedzenia? No, domyślałem się. Kiedyś zrobimy dobre zdjęcie Pinona. Kiedyś to się musi wydarzyć. Jezu, same brązy wpadają. Ach. Czuję się skrzywdzony? Źle potraktowany? Dupa. Dupa, nie punkty nam wpadną za to. To była po prostu definicja pokrzywdzenia. Okej, 15 tysięcy nie jest tak źle. Odkryliśmy osobną ścieżkę w Maricopia Reef, która prowadzi do głowy Waylorda? What? Trochę nie zrozumiałem tego. Zapiszmy sobie zdjęcie Waylorda. Bo chyba tylko to było ciekawe. Zróbmy resnap. Sznapy foto. Cool. Czyli co, musimy wrócić jeszcze do Maricopia Reef? No nie wiem, nie wiem. Gra tutaj ze mną w jakieś gierki gra. Może znowu do Maricopia. Ale to wtedy to, albo coś innego, zrobimy już w kolejnym odcinku. Ja się z tego odcinka już będę odmeldowywał. Mam nadzieję, że on wam się spodobał. Był bardzo morski, taki letni, orzeźwiający. Ja tego zdecydowanie potrzebowałem. Ja zdecydowanie potrzebuję nad morze. Kiedyś, oby już jak najszybciej. Ale teraz się będę odmeldowywał. Jak się podobało, to oczywiście zalajkujcie, zasubskrybujcie, zakomentujcie, wpadnijcie na Discorda. Link jest w opisie i do zobaczenia. Bye, bye!